29 sierpnia wspominamy błogosławioną Beatrycę z Nazaretu, dziewicę. Beatrycza urodziła się około roku 1200 w Tirlemont w Belgii. W siódmym roku życia ojciec oddał ją na wychowanie do beginek w Leo, a potem do cysterek. Kiedy miała 17 lat, wstąpiła do cysterek i przywdziała ich zakonny habit. W 1236 roku wraz z ojcem założyła nowy klasztor cysterek w Lier w pobliżu Antwerpii pod wezwaniem Matki Bożej z Nazaretu, stąd jej przydomek z Nazaretu. Przeżyła w tym klasztorze 32 lata, a zmarła 29 sierpnia 1268 roku. Pozostawiła po sobie autobiografię, w której szczegółowo opisała swoje przeżycia mistyczne, co dla historii ascezy ma pewne znaczenie. Wprawdzie jej traktat nie zachował się w oryginalnym, staroflamandzkim języku, ale w łacińskim przekładzie pod tytułem Pięć mądrych pań. Zachowała się całość tego cennego dzieła. Beatrycę można także nazwać prekursorką nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pisze bowiem o swojej z Nim mistycznej łączności oraz o słodyczy, jaką z tego serca czerpała. Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty hojnie obdarzyłeś łaską błogosławioną Beatrycę dziewicę. Spraw, abyśmy na ziemi naśladowali jej cnoty i razem z nią radowali się w niebie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.